Wzrastają opłaty za parkowanie na placach Rycerskim i Wyzwolenia. Za godzinę postoju zapłacimy 3 zł, wcześniej było to 2 zł. Opłaty za parkowanie wzrosną od 21 lutego. Czym spowodowane są podwyżki? Powodem wzrostu ceny są przede wszystkim zauważalne przez administrację, administratora, nasycenie na tych placach parkingowych, które dochodzi w szczycie parkowania między godziną 11 a 14, praktycznie do 100% zapełnienie jest tychże parkingów. Obserwujemy wzmożony ruch pojazdów nie tylko na samych placach, ale również na okolających ich ulicach. Stąd też na dzień dzisiejszy podwyżka ta również pozwoli nam zrównać cenę opłaty za płatne miejsce postojowe do ceny, jaka obowiązuje na drogach publicznych. Na drogach publicznych kierowcy parkując płacą 3 zł za godzinę, na placach będzie to samo od dnia 21 lutego. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać, korzystając z miejskich parkingów? Wydrukowany bilet należy umieścić za szybą samochodu w widocznym miejscu. Strefy płatnego parkowania nadzorowane są przez pracowników ZDKiM, którzy są uprawnieni do wypisywania opłat dodatkowych za brak ważnego biletu parkingowego. Jej koszt jest niemały. Za brak ważnego biletu zapłacimy 30 zł, jeśli uregulujemy należność w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty, a 250 zł w przypadku, gdy zapłacimy po 7 dniach. Od niedawna na placach parkingowych istnieje możliwość płacenia kartą. Pomimo podwyżek na wspomnianych placach parkingowych nie wzrastają ceny za abonamenty.